W zasadzie wyniki otrzymano bardzo ładne, poza dwoma obszarami: stopień nitrooksydacji oraz degradacja dodatków. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Ford C-Max 2, rok produkcji 2013, silnik 1.6 benzyna, 150 koni, przebieg ogólny 135 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Inicjatorem eksperymentu jest Dariusz. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku pojazdu, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Dariusz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Do silnika zalany został olej Valvoline SynPower w klasie lepkościowej 5W20, klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 11 500 km, 80% eksploatacji to miasto, 20% trasa, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 43,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach Celsjusza oraz 8,0 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 158. Porównujemy wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy zgodność na poziomie 2-3%, wskaźnik lepkości pełna zgodność. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam do obserwowania poszczególnych kroków badania. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 38,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,5 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 163, czyli obserwujemy zmianę lepkości w niższej temperaturze na poziomie minus 11%, czyli stan wczesnego ostrzeżenia, oraz na poziomie minus 6% w temperaturze 100 stopni, czyli stan w pełni akceptowalny. Czyli z punktu widzenia zmian parametrów lepkościowych wszystko pod kontrolą, brak niepokojących sygnałów. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Jądro plamy oceniam na środek skali. Niepokojący jest bardzo mały okrąg wewnętrzny. Wydaje się, że właściwości oleju powiązane z rozkładaniem zanieczyszczeń są na niskim poziomie. Ogólna jakość oleju stan przeciętny. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widma oleju przepracowanego, żeby sprawdzić, co przybyło w trakcie eksploatacji tego oleju. Dla próbki oleju przepracowanego mamy następujące wnioski. W zasadzie wyniki otrzymano bardzo ładne, poza dwoma obszarami: stopień nitrooksydacji oraz degradacja dodatków.
Ta degradacja dodatków całkiem dobrze koreluje z obserwacjami w teście bibułowym, pozostałe parametry stan ostrzegawczy. Podsumowując, otrzymano wyniki, które stanowią potwierdzenie, że wymiana oleju została przeprowadzona we właściwym momencie. Do przeanalizowania jest źródło wysokiej nitrooksydacji, reszta parametrów bez większych zastrzeżeń. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna, komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!